Projekt w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Stradomskiej 15. Paragraf pierwszy opiniuje się negatywnie. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii B i C na stoisku monopolowym w sklepie spożywczym przy ulicy Stradomskiej 15. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Jest odpowiedzią na pismo Wydziału Spraw Administracyjnych. I to w sprawie teraz wiem, to będziemy musieli zmienić, bo to jest PAP. PAP, tak. No i teraz kilka słów wyjaśnienia z mojej strony, więc to nie jest sklep, tak to będziemy musieli zmienić, to jest PAP, nazywa się Chmiel. Również, proszę, w tym piśmie jest, tak. Również próbowałam się z nimi skontaktować, nie udało mi się, mają swoją stronę na Facebooku, gdzie nie ma żadnego kontaktu, w sensie telefonu, wyskakuje tylko tabliczka z napisem zaproponuj numer telefonu, więc nie ma z nimi zupełnie żadnego kontaktu. Raz była Ania Tyrek w godzinach wczesno-popołudniowych, to wszystko było zamknięte na 4 spusty, żadnej informacji w jakich godzinach, w ogóle kompletnie nic. Drugi raz prosiłam Bogumiła w poniedziałek, wtedy kiedy mieliśmy komisję, też około godziny 17, też tam był, sytuacja jest taka sama, wszystko zamknięte, właściwie nie wiadomo o co tam chodzi, byli w sekretariacie, tak? Ktoś był, mówiła pani Basia, mieli coś donieść, nie donieśli, nie skontaktowali się i również ja się skontaktowałam, bo tu z kolei chodziło o bliskość zespołu szkół, Społecznego Towarzystwa Oświatowego na ulicy też Stradomskiej bodajże 10, to jest obok kościoła misjonarzy. Rozmawiałam z... Proszę? Pani Okoński, tak. I szczerze powiem, że na początku miałam dać ochotę opinię pozytywną, ja osobiście, właśnie z tego względu między innymi. Natomiast, no... Chcecie winne. Czemu winne? Nie. No co, dzieci winne, że okońskiej nie lubimy, no nie mówię. No, no ale to już nawet nie o to chodzi. Rozmawiałam z panem dyrektorem z tej szkoły, który też nie miał zastrzeżeń, dostałam również pismo, troszeczkę jednak już w piśmie troszkę zmienił swoje stanowisko, mianowicie, no, szanowna, nie stwierdziliśmy kłopotów w związku z działalnością wspomnianego lokalu, jednak jako instytucja oświatowa w pełni popieramy zdanie radnych miasta Krakowa wyrażone w uchwale, która chroni instytucje oświatowe przed dystrybucją alkoholu w miejscach niezbyt odległych od szkół. Mam osobiście nadzieję, że podobne zdanie ma Rada Dzielnicy w tej kwestii. I tak jak mówię, ponieważ nie udało się nawiązać kontaktu z właścicielami, tak naprawdę nie wiemy, czy to jest nowe, czy to jest przedłużenie i co tam się dzieje, to z tym daliśmy opinię negatywną. Tyle. Dziękuję Panie Przewodniczący za przedstawienie projektu, Panie Komisarzu. Ja tylko chciałem zauważyć, że wtedy dużo konsekwencje, już kiedyś o tym mówiliśmy i dla mnie nie jest niewystarczającym powodem, że ktoś nie jest obecny pod wskazanym adresem, nie musi też podawać numeru telefonu w internecie, nie musi się też z nami spotykać, bo nie ma takiego przedsiębiorcy obowiązku i komisja wykazuje się dużą niekonsekwencją w tym przypadku, gdzie normalnie lecą pozytywny, a to leci negat, dlatego że się z kimś nie udało skontaktować. To jest powód, to ja tego powodu nie rozumiem, będę głosował przeciwko, jest to niekonsekwencja. Proszę, mogę? Proszę. Otóż Wojtku, pozwolę się nie zgodzić z Tobą absolutnie, ponieważ wszystkie do tej pory opinie, które przechodziły, wszystkie przedyskutowywałam osobiście z właścicielami, każdą jedną opinię. Każdemu jednemu właścicielowi zależało na tym, żeby się z nami skontaktować. Placówki, które dotyczyło pojemne, czy były to puby, restauracje, sklepy, były czynne w normalnych godzinach, a poza tym jest tutaj, no tak jak mówię, bliskość szkoły i opinia szkoły, no tak jak przeczytałam, więc w tym wypadku i ja to, co podkreślałam kilka razy, że to nie jest tak, że przychodzą tutaj wszystkim pozytyw czy negatyw. Takie podjęliśmy stanowisko. Dziękuję. Ja tylko chcę, Basiu, żebyśmy mieli jasność. Jest to niekonsekwencja, ponieważ przedsiębiorca nie ma obowiązku się z nami spotykać. Nie ma. I nie jest powodem, że ktoś, kogoś się nie udało zastać, nie jest powodem, tylko to nie może być tylko powód, żeby dawać negata, bo jest to brak konsekwencji. Dwa. Szkoła, tak jak mówiłaś, należy do pani Okońskiej-Walkowicz. Możemy być tutaj posądzeni o to, że jesteśmy stronniczy wobec tego, że to należy do niej ta szkoła. Właśnie chyba o to. No, właśnie nie, no bo oni nie chcą, czyli my nie chcemy, tak? A pani wiceprezydent, no właśnie, oni nie chcą tej szkoły. Nie chcą tej szkoły. Przepraszam, nie chcą tego no, nie chcą tego,
Dobra, czyli szkoła pani Okońskiej-Walkowicz nie chce tego. To jest PAP. Nie interesuje mnie, co to jest. Nie, to nie interesuje. Podejmujemy, przedstawiłaś uchwałę, która jest oparta na złych i błędnych przesłankach. I to jest niekonsekwencja. Nic więcej nie powiem. Dziękuję. Chyba jest zapytanie, czy to jest otwarty? Nie. No ale jak może być otwarty, skoro dopiero chcą mu otworzyć, się starają o koncesję, panie przewodniczący? A skąd jeszcze się starają? A skąd jeszcze ten miejsce? No, bo złożyli wniosek, tak? Ale to może być przedłużanie. Nie, wcale nie musi być otwarty. No, brak logiki. No. Brak logiki. No. Możesz mieć takie same, oczywiście. Każdy ma... Nie wiemy, czy to jest materiał się... Nie wiemy, czyli brak logiki. Bo nie wiemy, czy przedłużamy, czy dajemy nowo. Czyli nie wiemy, co robimy. Bo nie mają koncesji, bo się starają. Dlatego odmawiamy, bo nie wiemy, co robimy. No to nie możesz, oczywiście. Już poczekajcie, przy nas na sobie i tak powiem, że nie się wyszło. No nie, bo ja chcę wiedzieć, no, nie wiemy. No, nie wiemy, czy przedłużamy, czy dajemy po raz pierwszy. Tego też nie wiemy. Nie wiemy, no nie mamy się tego od kogo dowiedzieć. Od urzędu. Przecież Wydział po sprawach alkoholi na powstańcu Warszawy wie, że to jest pierwszorazowy wniosek, czy to jest przedłużenie, czy nie wie. Nie wie. No oczywiście, że wie. Czyli rozumiem, że szkoła się tak sprawdza, że ma pierwsze najcieńsze. Tak. Nie chcę. Negatywną opinię co do tego. Proszą nas. De facto negatywną coś takiego. Rozumiem. A takie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy odnowieniem, z naszej perspektywy, odnowieniem, a nabywaniem nowej? Że ich nie ma na przykład. No tak, ale z naszej perspektywy nie ma żadnej różnicy pomiędzy ani jednym, ani drugim. To znaczy teoretycznie nie ma, niemniej jednak jeżeli już ktoś ten alkohol, tak do tej pory jako komisja postanowiliśmy, jeżeli ktoś do tej pory już ten alkohol sprzedał, jeżeli nie było żadnych skarg, interwencji ani ze strony straży miejskiej, ani ze strony policji, jeżeli właściciele, na przykład mieszkańcy kamienicy, nie protestowali, jeżeli nie było protestów ze strony właśnie czy to szkoły, czy kościoła, to tego dawaliśmy przedłużenie bez problemu. Natomiast w momencie, kiedy nie wiemy, czego to w ogóle dotyczy, no ja nie muszę się też z Wydziałem Spraw Administracyjnych kontaktować, bo nie mamy takiego obowiązku, możemy tę decyzję podjąć w ogóle bez kontaktu. Bez przesłanek, no jasne. Że z nim. Możemy. No możemy. No. Oczywiście. W związku z tym, tak jak mówię, no, sprawa wygląda trochę dziwnie. Zresztą tak, widzieliście państwo, ile osób tu przychodziło z właścicieli, czy jak im zależało, no, tak? Dokładnie. Tym bardziej, że przepraszam, jeszcze tutaj jedno słowo. Byli w sekretariacie i donieść, przepraszam. Dania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komitetowi pensji do zaznaczenia się odbywają wyżej 4,5% do 18% niż piwa oraz powyżej 18% w sklepie monopolowym zlokalizowanym w krajach produkcji przy ulicy Starożytnej. Czyli nie jest to bałwa, czyli błędna przesłanka. Jest, jeśli sklep jest zlokalizowany, to powinien być opłacany. Ale mający, jeżeli ktoś się stara o otworzenie sklepu. No tak jak ten człowiek też się stara o otworzenie sklepu. Wcześniej przerabialiśmy. Jeśli ma otwarty, albo już otwarty. Ma prawo się starać o koncesję, jeżeli sklep nie jest otwarty, tak? Podpisał umowę na niego, robi remont. Ma prawo się starać o koncesję. No to nie musi komuś tam na miejscu, nie? Bądźmy logiczni, co tej mądre rzeczy, ale to są rzeczy, które... Kontakty jednak mimo wszystko z podmiotem. Wyobrażam, ja sobie też jest na pewno ktoś tam mieszka. Jeżeli ktoś chce, idzie pod kolejne na wszystko. I stara się też. Panie Wasi, teraz nie było Ja mam w domu. Ja mam tutaj to, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Państwa chcę jeszcze dodać w sprawie tego, że mam Proponuję poprawkę do projektu uchwały.
kolory, sklepie spożywcze. Piszę się sklepie spożywcze. Sklepie malowane. Ale zaraz, bo w tym momencie, ja przepraszam, mogę jeszcze momencie, bo tutaj zaszło jakieś nieporozumienie. Nie mam niestety tego pisma przy sobie, musiałam je zostawić. Tak. Rozumiem, tylko że ja mam sklep podatkowy. Rozumiem, a ja mam w swoim piśmie, który miałam też na komisji, PAP nie. Dlatego prosiłam, bo przecież widzieliście, prawda? Dlatego prosiłam mnie, a nie żeby tam to wyszło, dlatego prosiłam o gminę. No właśnie, tak jeszcze raz trzeba wszystko przeczytać. Ja tam mam pismo. No oczywiście, przecież ja nawet patrzę w to pismo, które pisałam z prośbą. Bo się nie zgadza się z tym, co pani Basia zawiesza marką. Może się okazać, że podejmujemy nie na to, co w ogóle chcemy. Ale mamy dwa różne pisma, bo ja mam zapomnieć. 15 lokali użytkowych, bo to jest bardzo duża kamienica. No wobec tego jakieś nieporozumienie, że... Na podstawie pisma, które ja tylko wzięłam je do domu. Tak. Miałam je na komisji i nie. To nie jest tak, że to jest moja wyobraźnia, tylko... Dlatego ja mam propozycję, że albo ogłosimy kilka minut przerwy i pani to ustalą, albo ustawię dokumentację, albo... Nie, bo ja mam pismo, proponuję odesłać to całą komisję, to musimy to w tym momencie wyjaśnić. Proszę, tak, składam wniosek do swojej projektu do komisji, to jest nasza sprawa. Dokładnie, bo gdyby nie to, to nie widzieliście pismo. 13 osób. Kto jest Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna się wstrzymała. Jedna się wstrzymała. Przeciw, jedna osoba się wstrzymała.